A masz, o widzisz, o. Jakie jest produkty tak. są, to może z tej listy tutaj, którą mam to diabeł, to robisz, a tam diabeł. Produktów polskich, które właśnie no. mają już takie oznaczenia, czyli na przykład dwójniak staropolski tradycyjny, cebulasz lubelski, jagnięcina podhalańska, ser koryciński swojski, fasola wrzawska, czasami to dosyć trudno wymówić, więc to są tego typu produkty. I te oznaczenia, one dają producentom przede wszystkim... oni się mogą pochwalić tym, że one są wytwarzane tak, tradycyjnie i jest to produkt w 100% można powiedzieć prawdziwy, ten jest sprowadzony skądś, nazwany w ten sposób, ale nie ma żadnego związku z regionem, o którym mówi na przykład nazwa. Pan Andrzeju, pytanie do pana Andrzeja Gantnera, prezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności. Czy fakt, że na przykład polski produkt jest wpisany na tę listę produktów chronionych wpływa na popularność takiego produktu za granicą w innych krajach Unii Europejskiej? Szczerze mówiąc, to mogłoby na pewno wpłynąć na popularność, gdybyśmy mieli jakiś większy eksport produktów za granicę, ale to tak naprawdę nie mamy. Te produkty są produkowane raczej w niewielkich ilościach, wystarczają no to on tak myśli. Krajowy. No, i szczerze mówiąc, no, jakiś. No to niech jedzie, no Boże. No. Bardzo ważnym wskaźnikiem. Jedyna okazja, on jest może przyzwyczajony, że mamusia, że wujek, że przyjdą i da dziecku. To jest produkt tradycyjnych receptów i tak dalej. Jeśli jest faktycznie z danego regionu, to jest. No mają sens tylko wtedy prezent. Tak naprawdę, kiedy konsumenci po pierwsze zobaczą ten produkt na półce, a po drugie tak naprawdę są w stanie zidentyfikować, co to właściwie oznacza. No bo tak naprawdę, gdybyśmy teraz umieścili produkt pod tytułem brindza podhalańska, na przykład na półce we Włoszech w tej chwili, to obawiam się, że prawdopodobnie większość konsumentów kompletnie by nie wiedziała, o co chodzi i co to oznacza. Dlaczego tak naprawdę zostały te oznakowania wprowadzone w Unii Europejskiej? Bo one się nazywają właściwie oznakowaniami ochronnymi, bo one tak naprawdę chronią producentów przed tym, że jak te produkty, niektóre przynajmniej produkty, a bardzo dużo produktów z innych krajów stało się bardzo popularnymi produktami na całym świecie, ponieważ osiągnęli wystarczający poziom produkcji. Chociażby jak mozzarella, czy szynka parmeńska i wiele innych tak produktów, bardzo no to oczywiście na całym świecie wiadomo, pojawiła się chęć i w innych krajach teraz robienia takich samych produktów i nazywania ich tak samo. W związku z tym Unia wprowadziła ten mechanizm bardzo korzystny właśnie dla tych bardzo miłe to często, nawet taka na kasie siedziała ale trzeba pamiętać tam o tym, blisko, że mieszka, nie wystarczy tylko nazwać produkt tak ja czy inaczej, macham, trzeba jeszcze promować ten produkt i trzeba przekazać, czym on jest tak naprawdę dobry. To też on skądś pochodzi. To jest, powiedzmy, ja wiem, co oznacza na przykład. No i powiedział ten kasjer, Pula Ostrobramski, że tu żadnym Tesco nie chciałbym być, bo tam jest najlepsza dyrekcja. Więc długa droga jeszcze przed nami, żeby faktycznie te znaki, mamy 36 w tej chwili zarejestrowanych produktów, żeby faktycznie te znaki stały się motorem eksportu produktów o bardzo wysokiej jakości, bo o takich produktach mówimy. To nie jest tylko to, że ten produkt jest z danego regionu. To jest również to, że ten produkt jest uznany za produkt bardzo wysokiej jakości, wyróżnialnej jakości. I to jest... I ta receptura tego... I ta receptura, dokładnie tak. Oczywiście w tradycyjnym to jest receptura, którą trzeba udowodnić, że ona jest stosowana no przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Więc to wszystko ma znaczenie, ale to wszystko połączone jest też z jakością. Więc mówiąc o czym, że coś, na przykład mamy miód wrzosowy z borów dolnośląskich. No pięknie, tak? Piękna nazwa tak naprawdę, ale obawiam się nawet przeciętnemu konsumentowi w Polsce za dużo nic nie mówiąca, bo nie wiem, Państwo byli w borach dolnośląskich. Ja nie wiem, czym one się specjalnie wyróżniają. Więc za tymi wszystkimi nazwami, nawet najbardziej dziwnymi, musi pójść dodatkowa informacja. Musi pójść to, co w marketingu nazywa się pewną historią produktu, pewnym takim opowieścią, która przyciąga i buduje wizerunek produktu konsumentów. Sam znak może nie wystarczyć, aczkolwiek niewątpliwie jest on wyróżnikiem. Tak? Jesteśmy w stanie szybko, bezbłędnie określić. Jeśli ma znak, to na pewno jest tradycyjny, regionalny. Jak nie ma znaku, to nie jest. Mówi pan, 36 produktów w Polsce ma już taki znak. Tu wcześniej była mowa o tym, że cały taki pomysł narodził się we Włoszech, we Francji. Kiedyś generał de Gaulle powiedział, trudno rządzi się Francją, bo to kraj, w którym nawet gatunków sera jest kilkaset. My mamy potencjał, żeby mieć takich produktów regionalnych więcej niż 36? Oczywiście, że tak. Mamy potężny potencjał. Właśnie mamy 254 takie produkty zarejestrowane.
i mnóstwo produktów niezarejestrowanych, które też są bardzo specyficzne dla danych regionów. My wcale nie jesteśmy gorsi, jesteśmy bardzo dużym producentem żywności. Co więcej, jesteśmy tradycyjnym producentem żywności, więc te polskie tradycyjne produkty, czy regiony, które szczyciły się pewnymi produktami, występowały tak naprawdę od stuleci w Polsce. Pewne odmiany zwierząt, pewne odmiany serów, pewne odmiany chociażby warzyw czy owoców, to wszystko u nas jest. Natomiast jest pytanie, czy trzeba iść w ilość, czy może lepiej pójść w jakość tak naprawdę, którą będziemy w stanie handlować. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, patrząc na to, jak niektóre bardzo obiecujące produkty, chociaż boscypek, fantastyczny ser, on zbiera fantastyczne recenzje praktycznie wszędzie, gdzie się tylko pojawi, ale my go nie mamy. Pięknie, nie mamy jak takiej ilości, żeby ktokolwiek na większą skalę go zauważył. Więc ale jak do Rydzyka zwraca się, że uśmiecha się, wyszedł taki wściekły, ale jak zaczął Rydzyku mówić, to się do niego uśmiechał, przywizywał się, a Rydzyk stał się, pokłonił. Według jednego systemu, według oczywiście wszystkich wymagań, zobacz, i będą potem mogły być eksportowane, promując polską doskonałą jakościowo żywność, no czy zrobimy sobie 254 znaki albo 300, o których nikt tak naprawdę nie będzie wiedział. To jest kwestia wyboru strategii. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy lepiej byłoby się skupić na tym, co mamy, i spowoduje, że przynajmniej 3-4 z tych produktów stały się naprawdę popularne i wyznacznikiem jakby jakości polskiego produktu żywnościowego w Unii i na świecie. Bo są takie produkty niepolskie, włoskie, francuskie, greckie, no mnóstwo produktów, które rzeczywiście istnieją w naszej świadomości. Nie wymagają specjalnej promocji. To produkty, które od czasu wolnego rynku mamy na naszych stołach i na naszych półkach. No właśnie, i to jest bardzo ciekawe. To znaczy, to nie jest tak, że one nie wymagały promocji, bo one były promowane przez te kraje przez bardzo, bardzo wiele lat. To nie stało się w ciągu jednego roku, dwóch czy trzech. Mówimy o produktach, których historie, że tak powiem, samych nas sięgają naprawdę kilkudziesięciu, albo nawet kilkuset lat. Natomiast musimy pamiętać, że te produkty stały się również u nas popularne, ponieważ w momencie, kiedy zmieniał się nasz ustrój i nagle okazało się, że możemy kupować trochę inne rzeczy, niż kupowaliśmy do tej pory, no to część z tych produktów trafiała do nas jako pierwsza, jako te najbardziej wyróżnialne. I zakodowały się w głowach Polaków, tak? Co to jest mozzarella, co to jest feta, co to jest kilka innych rodzajów szynek i tak dalej, i tak dalej. I to nie można powiedzieć, że nie było promocji, bo za nimi wiązała się konkretna historia, chociażby pewne wyobrażenie o smaku, chociażby pewne wyobrażenie na przykład o Włochach, tak, i kilka innych bardzo ciekawych wyobrażeń, które tak naprawdę wypromowały te produkty. I to samo musimy zrobić my. Za produktem idzie wyobrażenie. Jeżeli ktoś chce kupować ser podhański, to on musi wiedzieć i musi sobie wyobrazić, że Podhale to jest świetny, fantastyczny, piękny, czysty region, gdzie żyją szczęśliwi ludzie, szczęśliwe owce i produkują fantastyczny ser. Czyli to chodzi nie tylko o promocję tych produktów, ale też po prostu unijnych regionów. No, Unia Europejska stara się promować często regiony w poszczególnych państwach członkowskich. Bartosz Zadura. Tak, to można tak powiedzieć, dlatego że coraz częściej, może to nie dotyczy tego momentu, kiedy ten pomysł powstawał, ale teraz, jak wiemy, ciągle mówimy o tej globalizacji, tak, że nas zalewają z różnych stron produkty i tak dalej. Natomiast to jest pomysł na to, żeby zachować to, co jest tradycyjne z danego miejsca, z danego regionu. I tak to też można odbierać. Natomiast ja bym powiedział, że to jest szersza taka polityka unijna, która ma za zadanie promować produkty wysokiej jakości w powiązaniu właśnie z tradycyjnym sposobem wytwarzania i z regionem, ale też w sposób zrównoważony, ale to też wiadomo, że to też napędza na przykład rynek pracy, bo o ile jest zapotrzebowanie na tego typu produkty, o ile one są wypromowane, ich coraz więcej się sprzedaje, w związku z tym można założyć, że rynek pracy też z tego skorzysta. Dlatego na przykład w ostatnich miesiącach Unia Europejska przeznaczyła na promowanie poza swoimi granicami około 100 milionów euro, żeby w najbliższych miesiącach i latach produkty rolno-spożywcze były promowane globalnie, można powiedzieć. W Kanadzie między, na przykład. Między innymi takie produkty z tymi oznaczeniami geograficznymi. Ale ja przeczytałem jedną rzecz ciekawą, która też jakby pojawia się w tym momencie, a pewnie pomysłodawcy tych oznaczeń geograficznych o tym nie pomyśleli, bo nikt nie myślał o
negocjowanej ciągle jeszcze umowie o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. I się okazuje, że te znaki towarowe też mogą być pewnego rodzaju przeszkodą, bo na przykład Amerykanie, co zgłaszali później Niemcy, negocjatorzy, mówili, że oni byli w stanie zrozumieć, to znaczy Amerykanie, ciężko im było przyjąć, że oni do Europy nie będą na przykład mogli, albo będą mogli, ale z pewnymi ograniczeniami albo zmianami, na przykład eksportować szynki szwarcwaldzkiej, tak? Bo na przykład robią ją Niemcy w Stanach Zjednoczonych, na przykład z mniejszości niemieckiej w Stanach Zjednoczonych. Ale nie robią jej w Schwarzwaldzie. No to jest ta różnica, właśnie. To jest ta różnica. Więc właśnie, więc tu pojawia się w pewnym momencie, tak jak świat się rozwija, pojawiają się nowe pytania, pojawiają się też nowe problemy. Wydawało się, że te oznaczenia, o których mówimy, są, one będą tylko pomagać, a tutaj się pojawiają no, też jakieś przeszkody, także o tym też ważne, warto pamiętać. To jest starcie pewnych kultur tak naprawdę, jeżeli mówimy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w podejściu w ogóle do żywności. Oni faktycznie nie uznają takich rzeczy. Nie uznają, że coś jest wartościowe, bo pochodzi akurat z danego miejsca. To dla nich nie ma większego znaczenia. Tak, dla nich jest wolny rynek najważniejszy. To, co się sprzedaje, to jest tylko sukces, to się nie sprzedaje, tego po prostu nie ma. Natomiast faktycznie nie mają. Oni mają, jak te kolędy, jak różne takie, to jest tak piękne i wzruszające. Nawet jak mieli, nie wiem, czy ty wiesz, na wodzie, w łazienkach, repertuar. To jest trochę inne podejście. Zresztą przy CECie też wystąpił ten problem. Jesus Christ Superstar, były muzykale z całego świata i też Jezus Chrystus śpiewał na boso. No tak pięknie wrzeszczał ten Jezus Chrystus i ta orkiestra i to wszystko na bardzo wysokim poziomie. To tak naprawdę najważniejsze, żebyśmy mogli i mieli co eksportować. Ja zawsze podaję oni mają bardzo repertuar urozmaicony, potrafią śpiewać ryzykowo, potrafią tylko patriotycznie, potrafią operowe, operetkowe, muzykale. Szynkę, która jest uznawana przepiękne, przepiękne. Tam jedna babka ma piękny głos. Natomiast jak to można robić? Tego nie produkuje ani wielki koncern, ani wielkie fermy, ani nic z tych rzeczy. Tą szynkę bajońską produkuje kilkadziesiąt tak naprawdę tysięcy gospodarstw rolnych z Francji i z Hiszpanii w jednym regionie na pograniczu, a samą szynkę, czyli mięso produkują gospodarstwa, a samą szynkę przerabia kilkadziesiąt przetwórni, które produkują szynkę pod jedną jakością, pod jedną nazwą, a potem jest jedno biuro handlowe i marketingu, które to wszystko po prostu, tą całą szynkę sprzedaje na cały świat, zajmuje się promocją i tak dalej. Wszyscy mają z tego fantastyczną korzyść, produkt jest jak najbardziej regionalny, produkt jest wyprodukowany przez małych i średnich przetwórców i tak naprawdę powoduje, że dlatego ten rejestr zresztą zaprosił tego typu szynki jest promowany na całym świecie. Oni tam nie są w strojach, tam będą tańce. To jest droga, którą powinniśmy pójść. Nie są. No to będę, jeżeli chodzi o jabłka łąckie, tak, łąckie, chyba łąckie, dobrze mówię. Łąckie, tak, łąckie, to tutaj są. Tylko te wojskowe lubi, ja to nie przepadam. Że tak powiem, takiej współpracy, takich grup producenckich, którzy zapewniają większe partie surowca i próbują potem te partie pod jedną marką, pod jedną, Skowroński, tak powiem, marketingową historią sprzedawać. No to już ja tam śpiewałam w tym, nie ma ale drogi, myślę, tak naprawdę, zresztą ta sama wojskowych nie będę zakładać. I on mnie tam do katedralnego i dał mi stroje. Nie tam! Dał mi stroje takie w zespole innym, katedralnym, ja w kilku chórach tam śpiewałam. Ja dosłownie śpiewałam prawie w każdej scenie. U tego Eugeniusza Świętego Ducha, co tam cerkiew Wielka Moskiewicza, co on prowadzi wojskowy, kur białostocko-warszawski. Eugeniusz Skowroński. Cypek jako produkt z mleka krowiego. O Jezu, wszystko! No rzeczywiście, są takie produkty, które były przedmiotem sporów między państwami. Czy wiadomo już, czy halumi cypryjskie, czy brytyjskie? No ostatnio patrzyłem właśnie przygotowując się do tego programu, wydaje mi się, że to już jest sprawa przeszła, to zostało rozstrzygnięte, ale czyli gdzie zjemy halumi na Cyprze? O Kabanosie też mieliśmy wojnę przecież i to z Niemcami akurat, o Cypek ze Słowakami. Także niektóre produkty, nazwy przynajmniej tradycyjne, niektóre się nakładają. I to faktycznie czasami jest problem, ale ktoś musi w końcu zdecydować, czyli ci, którzy oceniają w Unii Europejskiej, muszą zdecydować w końcu, czyja to jest tradycja. No właśnie, to też można powiedzieć, że wprowadzając tak niewinną rzecz, jak te oznaczenia geograficzne, by się wydawało, że to chyba wszystkim może tylko pomóc, ale
wspomniany ser halloumi, czy oscypek, czy kabanosy, no właśnie się okazuje, że to się może stać przedmiotem takiej no, wojny, sporu na poziomie już państw, więc to jest też bardzo ciekawe. Warto sobie z tego zdawać sprawę, no ale tak jest, może w tym cała wartość Europy, że jest tak zróżnicowana i że te regiony, mimo że regiony, państwa, narody należą do tej wspólnoty, ale chcą podkreślać tą swoją odrębność, chociażby produktami spożywczymi. Polacy, pamiętamy rzeczywiście, ten oscypek był i wielokrotnie przecież wałkowany przez media, jak czy te owce muszą być czyste, czy gdzie muszą stać, czy lepiej, żeby były niemyte, myte i tak dalej. Także to wszystko myślę też jest fajne o tyle, że mówi nam, gdzie żyjemy, że żyjemy w regionach, w państwach, ale też w Europie. I to jakoś tak spina. Mi się wydaje, że to jest wartość dodana. No, skoro odbyła się taka wielka dyskusja na temat tego oscypka, to też wyobrażam sobie, że wielu Polaków w ogóle dowiedziało się, z czego się ten oscypek składać powinien, że to musi być mleko owcze w odpowiednim procencie, a najlepiej w 100%. No tak, no dokładnie. Znaczy faktycznie wielu Polaków dowiedziało się, co to za produkt, no natomiast niestety też okazało się, że w takim układzie tego prawdziwego oscypka praktycznie nie możemy kupić, no chyba, że ktoś ma dużo szczęścia i wybierze się w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce. Czyli do placówki na szczyt, tak, albo do placówki, do Bacy i tam. Może to właśnie turystykę napędza, tak, bo właśnie tam, samą wyprawę po prawdziwego oscypka. Turystyka oscypkowa, to mogłoby się naprawdę sprawdzić, bo przecież Włosi czy Francuzi mają taką turystykę. To jest turystyka serów i wina. Tak, ludzie, miliony ludzi jeżdżą do Toskanii, szlakiem czy inne miejsca, tak, szlakiem sera, szlakiem wina. Szwajcarzy mają szlakiem czekolady. Tak? To da się spokojnie sprzedać. Czy my mamy szlak oscypka? Chyba jeszcze nie, ale być może kiedyś. Tak, ale patrząc globalnie na nasz rynek spożywczy, 80% wszystkiego, co eksportujemy, trafia właśnie na rynek unijny. Ostatnio mieliśmy wyhamowanie, ponieważ ten rynek nie jest elastyczny, nie jest workiem bez dna. To, co świadczy o naszej przewadze, to cena. To nie jest tak do końca, bo jednak to czasy, kiedy można było sprzedać wszystko, co najtańsze, nie zważając na jakość, dawno się skończyły. Również w Polsce. W związku z tym my mamy dobrą kombinację pomiędzy jakością a ceną. Mamy dobrą jakość przy konkurencyjnej cenie. Do tego to się sprowadza. Stąd też jesteśmy numer jeden w wielu kategoriach. Tak? Chociażby jesteśmy numer jeden w pieczarkach, jesteśmy numer jeden chociażby w malinach, jesteśmy numer jeden w drobiu i w wielu, wielu innych kategoriach zbliżamy się, jesteśmy przynajmniej na podium tak zwanym. Ale to jest kombinacja właśnie odpowiedniej jakości i dobrej ceny. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że nie jesteśmy jedyni, którzy potrafią produkować określonej jakości produkty żywnościowe, szczególnie jeśli chodzi o surowce. Więc jeżeli w którymś momencie stracimy naszą konkurencyjność cenową, to na pewno nasza ekspansja, czy nawet utrzymanie pozycji na poszczególnych rynkach może być trudne, bo konkurencja nie śpi. Mamy przecież Unię, gdzie są potężni producenci żywności. Na przykład Niemcy, Francja, Holandia, to są potężni producenci żywności i oni notabene tak całkiem spokojnie nie patrzą na to, że my na rynek unijny sprzedajemy bardzo, bardzo dużo naszej żywności. I wcale się trudno im dziwić, bo to jest po prostu biznes. Ja tylko przypomnę, że Niemcy są z jednej strony jednym z największych producentów żywności, a z drugiej strony są największym importerem naszej żywności. Czyli można pogodzić jedno z drugim, tylko trzeba być po prostu konkurencyjnym. A z tym no, zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie faktycznie nasze przewagi konkurencyjne stricte cenowe maleją, ponieważ nasze koszty rosną. Koszty produkcji żywności w Polsce rosną. To może na koniec, nawiązując do Wigilii, do rozpoczynających się jutro świąt, poproszę pana Bartosza Zadurę o wymienienie produktów, które mogą pojawić się w różnych regionach naszego kraju na wigilijnym, świątecznym stole i które to produkty są też chronione unijnym certyfikatem. Na przykład możemy coś umoczyć w oleju rydzowym, zjeść andruty kaliskie, wielkopolski ser smażony też pewnie będzie nam smakował. Na Wigilię raczej chyba się nie nada rogal świętomarciński, bo to już poza nami ten moment, ale myślę, tak, natomiast myślę, że w podniebienie nam ukoi trójniak, półtorak, czwórniak albo dwójniak. Miód wrzosowy z borów dolnośląskich, to wspominaliśmy no, o tym. No, patrona tak, się odbywa. No co tam? A wcześniej pitne. A wcześniej były pitne. No, ale brędza pod
podhalańska, no i wspomniany Ascybek. A może byśmy spróbowali z karpiem zatorskim, bo to w końcu wigilia, więc myślę, że właśnie do naszego tradycyjnego kompotu zwanego kiszu moglibyśmy właśnie tą fantastyczną suską sechlońską zaserwować. To jest podwędzona i podsuszona śliwka. Myślę, że faktycznie niektóre rodzaje miodów moglibyśmy użyć do przygotowania ciast chociażby, bo do tego one są. No i właściwie, słuchaj, wszystko, bo na drugi dzień ja ci też powiem, był taki znaleźć moment, kiełbasa że on miśliwska, mi ani jednego SMS-u nigdy nie wysłał. A więc ja mówię, dlaczego ty do mnie dzwonisz i męczysz? Wyślij mi coś, powiedz słowo, żeby było jasne. A teraz jak zaczął pisać, to pisze bez końca głupoty. Maleczek. Sugerował cebularz lubelski. Cebularz jest fantastyczny. Nie wiem, czy na święta, ale faktycznie lubelskie cebularze są rzeczą, ewenementem wręcz. Mimo, że zbliża się północ, to burczy mi w brzuchu, więc chcąc oszczędzić naszym słuchaczom tych dźwięków, może już zaproponuję, abyśmy pożegnali się i chciałabym też wyrazić takie życzenie, żeby te produkty były częściej spotykane, a nie dostępne. Stanowczo, czyli wesołych i smacznych i tradycyjnych świąt. Bardzo dziękujemy. Michał Strzałkowski. Katarzyna Kornet. Oraz nasi goście, bardzo zadowolone przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie i Andrzej Gantner, prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na święta. Polskie Radio 24. Już niedługo Wigilia. Podobno tego dnia zwierzęta mówią ludzkim głosem. Czy tak jest naprawdę? Czy my, ludzie, rozumiemy mowę naszych czworonożnych podopiecznych? I czy zwierzęta potrafią nas rozumieć? Będziemy o tym rozmawiać w Wigilii w audycji Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Zapraszamy 24 grudnia o 16:15. Małgorzata Kaczmarczyk i Aleksandra Szewała. Autopromocja. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podziękowała władzom Włoch za akcję, w której zabito Anisa Amriego, Tunezyjczyka podejrzanego o przeprowadzenie zamachu w Berlinie. Mężczyzna został zastrzelony przez policję niedaleko Mediolanu. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Merkel mówiła, że włoskiej policji, a także innym służbom należy się wielkie podziękowanie za bardzo bliską współpracę. Życzę zwłaszcza włoskiemu policjantowi, który został ranny podczas strzelaniny, szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Niemiecka kanclerz dodała, że jej kraj czuje międzynarodową solidarność po zamachu. Merkel zapewniła też, że Niemcy noszą żałobę po zagranicznych ofiarach tej tragedii. Myślę dziś także o polskim kierowcy ciężarówki, który z tego co wiemy był pierwszą ofiarą sprawcy. Mimo zabicia Anisa Amriego, niemieccy śledczy nie kończą swojego postępowania. Praca służb będzie kontynuowana, powiedział prokurator generalny Peter Frank. Jest dla nas bardzo ważne, aby ustalić, czy w czasie przygotowań, w czasie samego ataku i ucieczki sprawca miał współpracowników i pomocników. Zamachu na jarmarku świątecznym w Berlinie zginęło w poniedziałek 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Władimir Putin ma olbrzymi problem z dramatem smoleńskim. Tak skomentował minister obrony Antoni Macierewicz słowa prezydenta Rosji dotyczące wraku Tupolewa i jego zwrotu. Władimir Putin oznajmił na dorocznej konferencji prasowej, że w Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku i dopóki sprawa jest w toku, Tupolew jest potrzebny śledczym. Zdaniem Przepamona rosyjskie dochodzenie nie jest przesłanką do przetrzymywania prawdy. Ja wywłaszczyła polską własność, bezprawnie ją przytrzymuje. To jest działanie, które jest absolutnie niedopuszczalne i wszelkimi dopuszczalnymi środkami prawnymi będziemy dążyli do odebrania polskiej własności. Ja w tej sprawie podjąłem już konsultacje z wysokimi przedstawicielami Trybunału Karnego. Minister Antoni
Macierewicz przypomniał, że rosyjskie śledztwo jest prowadzone na podstawie załącznika 13 konwencji chicagowskiej. Zgodnie z nią, jak tłumaczył dziennikarzom szef MON, Rosja ma obowiązek zwrócić wrak, który jest własnością Polski. Minister obrony powiedział również, że Polska Komisja i Prokuratura są bliskie ujawnienia całości przebiegu katastrofy. W trakcie wczorajszej konferencji prasowej prezydent Władimir Putin mówił też, że katastrofy smoleńskiej nie należy wykorzystywać do potęgowania napięć w relacjach między Polską a Rosją. Szczęśliwie zakończyło się porwanie samolotu libijskich linii lotniczych. Maszyna wylądowała na Malcie, a po kilku godzinach negocjacji napastnicy poddali się. Porywaczami okazali się zwolennicy byłego libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego. O szczegółach Wojciech Cygielski. Airbus A320 należący do libijskiego narodowego przewoźnika Libii Airways wystartował rano z miejscowości Sabah w Libii i miał lecieć do stolicy kraju Tripolisa. Na pokładzie znalazło się jednak dwóch porywaczy, którzy zagrozili użyciem ręcznego granatu i maszyna została przekierowana na Maltę. Na pokładzie samolotu było 118 osób. Po kilku godzinach negocjacji porywacze uwalniali kolejnych pasażerów oraz załogę i poddali się. Znaleziono przy nich ręczny granat i pistolet. Nasze wojsko przeszukało samolot i znalazło drugi pistolet. Dwóch porywaczy aresztowano i są oni przesłuchiwani. And interrogations are ongoing, relacjonował premier Malty Joseph Muscat. To właśnie on na Twitterze informował o przebiegu negocjacji z porywaczami. Motywy działania sprawców nie są jasne. Chwilę przed aresztowaniem z samolotu wyszedł jeden z napastników z zieloną flagą z czasów władzy Muammara Kaddafiego. Jeden z porywaczy miał twierdzić, że jest zwolennikiem Kaddafiego, inny, że chciano w ten sposób zamanifestować powstanie nowej partii politycznej kojarzonej z Kaddafim, Al-Fatah al-Jadid. Według libijskich władz porywacze to 20-paroletkowie z jednego z plemion z południa kraju. Okazało się też, że ich broń to lepiej. Muammar Kaddafi rządził Libią przez ponad 40 lat. W 2011 roku po fali wydarzeń nazwanych tak zwaną arabską wiosną został obalony i zamordowany. Władze w Libii przejęły akcje rebeliantów, ale wśród Libijczyków Kaddafi wciąż ma Ja nawet nie wiem, o której godzinie, ale jest. Tam jest. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na północnym zachodzie, opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura od minus 4 na południowym wschodzie, w dolinach karpackich minus 1 w centrum, do plus 2 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy, jest sobota, 24 grudnia, 359 dzień roku. Słońce zejdzie o godzinie 7.44, a zajdzie 26 minut po 15. Imieniny obchodzą Adam i Ewa. Czas teraz, jak każdą sobotę, na audycję Macieja Woźnikiewicza tak bardzo się w tobie społeczeństwo obywatelskie, reaktywacja. W ostatni raz, obczadzająca noc Wigilijno Bożonarodzeniową. Resztkami sił wyczerpującego tygodnia, wdychając przedświątecznego ducha i kontestując to, co najbardziej wartościowego niesie nam ten czas, staramy się wpisać w kalendarzową kartkę wigilijnego święta ostatnie niezałatwione sprawy. W tym szczególnym czasie udało nam się do późnej pory poprosić do studia panią Monikę Stolarską, która jest przedstawicielką ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie. Witam panią. Witam serdecznie. I panią Kinkę, samotną matkę. No, dzieci zostały w domu, sama pani przyszła. No, niedawna mieszkankę domu samotnej matki, która jak gdyby wchodziła, że to ośrodek wchodzi w skład ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie. Czy dobrze powiedziałem pani? Ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie dom jest jedną z trzech placówek prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. To jest taki pierwszy krok. Tak, wychodzący. A potem jest jaki? Potem jest ośrodek Betesia, znajdujący się przy ulicy Chlubnej. To jest dom dla kobiet w ciąży i z małoletnimi dziećmi. Czyli dom samotnej matki. Tak. Witam panią serdecznie, witam szczególnie serdecznie. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i będę panią podpytywał, a szczególnie panią Kinkę chciałem teraz zapytać o ten czas, kiedy nie najłatwiejszy w jej życiu czas, jak pani trafiła do ośrodka. Ja bardzo lubię takie nowe rzeczy tam, gdzie nie było. Lubię chodzić. Słuchaj, Kaczek pojechał nasze dziecko na Bydgoszczy, do Mamusi na święta. 26 maja. Tak na gorąco, można powiedzieć, po awanturze domowej. Żeby go pocieszyć, bo on pojedzie jakimś łączonym pociągiem, gdzie się przysiada, nie wiem, do Bydgoszczy.
musiałam uciekać z dziećmi, ponieważ sytuacja tego wymagała ode mnie. No oczywiście, że jest bezpośrednio z Warszawy. Ja wychowuję dzieci samotnie. Ojciec dzieci jest w zakładzie karnym i sam muszę radzić sobie z wychowaniem. Co nie jest łatwe, ale bardzo przyjemne. Trafiłam do ośrodka dzięki pani, która wspiera mnie do tej pory, która kiedyś miała kontakt z tą placówką. O, to on będzie miał dobrze, to on wcale tam nie będzie się nigdzie przesiadał. Jak wyglądały te pierwsze chwile, te pierwsze, powiedziałbym nawet godziny, które... Ja byłam przerażona, nigdy w życiu nie miałam do czynienia wcześniej z takiego rodzaju placówkami. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Pani, która mi towarzyszyła, była dla mnie olbrzymim wsparciem i troszkę opowiadała mi o tej placówce, co wzbudziło moje zaufanie, ale jednak na takim wycofaniu troszkę szłam. Przywitała mnie tam pani pracownik socjalna, która prowadziła mnie później. Bardzo ciepło i atmosfera, wizerunek cały tego ośrodka był taki domowy, taki placówkowy, tylko tak jakbym wchodziła do domu. Było sporo dzieci, miał mnie matki. Tam zostały załatwione pierwsze formalności, został przydzielony pokój. Że za późno dzieci były niezwykle ciepło przyjęte. Ale pokój, samodzielny pokój. Oni przyzwali Saturna na moje imię i nazwisko, Elżbieta Langström, odebrałam na poczcie. Dzieci były przyjęte bardzo ciepło, bo szybko się zaadaptowały, szybciej chyba niż ja. To był dzień matki, dzieci miały warsztaty plastyczne, a moje dziewczynki uwielbiają się bawić w takie rzeczy, więc moment poleciały do świetlicy, to ja miałam dużo większy problem z aklimatyzowaniem się niż on. Co takie przejście z czyśca do nieba? Ja ci dam ten bon, ale będziesz zapłać za ten orange, bo ja mam zaległości do 27, nie ma komu zapłacić. Moment, a teraz wracam się do pani. Jak on się zaczął tu oburzać, że tego, że tamtego, ja mówię, no to przecież dam ci ten bon. A on mówi, że on tyle zarabiał, tyle załatwiał, tyle formalności. Ja mówię, to jest orange z mojego telefonu orange. Ty miałeś, przepiłeś wtedy 290 zł, byłaś już od momentu, proszę kiedy ciebie, jak to się jest w ośrodku ETS-a. Ewakuacja tych pieniędzy, jak to się mówi? Nie byłam egzekucja, ale żeśmy momencie, tam zapłacili, wiesz, dobrze poszło, aczkolwiek i tylko rzeczywiście Saturnie, bardzo często to tak wygląda, 600, panie, tak jak ci mówiłam, 600 zł, a teraz dali mu 200 zł na pocieszenie. Żeby miała tylko nie nastać i naszym pierwszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa im i dzieciom. Dobre moje, dobre twoje, a mówili mi, pokoje w ośrodku są kilkuosobowe, rzadko zdarza się, że mama jest sama ze swoimi dziećmi. Z jednej strony nie jest to wygodne, z drugiej strony panie rzeczywiście mogą wtedy się wspierać, rozmawiać ze sobą wieczorami, nocami. Rozwiązywać konflikty później wspólne. Tak, ale to widzisz, to dać, to znaczy, trochę że źle, ale bo on wtedy będzie myślę, z psioczym. Ja mówię, to było, powinno być po 300 zł, a ja ci dałam 600, tak, dałeś mi 100 zł, potem 100 pierwszą dopłaciłeś, osobą, którą napotkałam, pierwszą mieszkanką, no którą napotkałam na swojej drodze, do tej pory się przyjaźnimy, przyjaźń jest niezwykle krótka, jakoś silna, możemy liczyć na siebie w każdej chwili. Albo tyle załatwiał, bo tyle ja mówię na moje nazwisko i na moje orange telefony. Kontaktować swoją koleżankę. Także ja akurat cieszę się, że trafiłam do takiego pokoju z matką, bo było mi trudno i ciężko. Tam już była koleżanka, która była co prawda chwilę tutaj dłużej ode mnie, ale dała radę i pocieszała mnie, wspierała. I sobie to jest psycholog. Na początku, pani rozmawiała z pracownikiem socjalnym, tak jak ja jestem pracownikiem socjalnym oraz właśnie pani Agnieszka, która przyjmowała panią Kingę i później ją prowadziła. Pierwsza rozmowa jest po to, żeby rozpoznać te najważniejsze palące potrzeby pani.
czasem są to potrzeby bytowe, czasem właśnie tutaj edukacja zawodowa, zazwyczaj też konsultacje psychologiczne i grupy wsparcia. Także to jest pierwszy krok nasz. Następnie kontaktujemy się ze służbami, tak jak ośrodki pomocy społecznej, czasem kuratorzy, czasem oczywiście prokuratura, kiedy trzeba złożyć zawiadomienie, policja. Wspieramy panie cały czas w całym procesie. Od tego momentu osoba jest pod całkowitym patronatem, opieką państwa. Wsparciem, wsparciem. Nie chcesz trzeba samemu zrobić przecież. Tak, bogaty, oczywiście na to jest kładziony nacisk, zarówno u nas, jak i w środku gramatyki z dziećmi. Chrupna panie sami zarządzają swoim losem. Także my możemy wspierać. No właśnie, ale są pewne utarte schematy, czy jak na przykład kontakt z psychologiem, rozpoznanie sytuacji, prawda? W związku z tym wybiera się odpowiednią receptę na odpowiednie zagrożenie. Dobrze rozumiem. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć, że nie możemy traktować ludzi schematycznie, nie możeby traktować ludzi szablonowo. Każdy problem, chociaż zbawku, tak, osoba może się wydawać, że przecież nie tak, ten sam problem, sam temat, ta przemoc i to trzeba zrobić. Nie. Każdy, z każdym do tego rozmawiamy, pracujemy indywidualnie, to panie podejmują decyzję. No też. I słuchaj, właśnie, Duda, Przemawia, i mamy to w internecie. Dobrze, że oglądasz internet, bo w telewizji nie ma nic ciekawego, duży teraz problem. Internet jest lepszy. Ze stresem tego dnia, więc niewiele pamiętam. Ale to może nie o tym dniu, tylko o następnych dniach. Jak pani wchodziła w ten cały cykl obecności w tym... Muszę ci powiedzieć, no że nawet tam koło ciebie mi się było, bo jadę, wiesz, 523 Tesco Extra się i za 3 minuty 23 był obserwować ten, ludzi, 523 jest i ten kogucik do mnie dzwonił, że do mamusi jedzie na święta. Ja mówię, jedź dziecko, no jedź, prezencik dostaniesz, popatrz tak się te 4 dni na mamusie i potem zrobisz to, będziesz uważał. No i tego. I tam była w tym Tesco jakieś miejsca tam były, ale ponieważ ja tu mam pełno tego, wzięłam sobie takie dwie pasty, kupiłam 2 litry octu, po złoty 99 zł, proszę ciebie, bardzo najtaniej też Tesco Extra okazało się. I tyle. I co pani wybrała? No, no ja na pewno musiałam popracować nad swoją sferą taką emocjonalną. Oszołomie po 2 złote były. Byłam w takiej rozsypce. Tak, były, tak. Wyjątkowo. Także nie dzisiaj, muszę kupić sobie 4 nogi, no właśnie, i sobie z dzieckiem się najesz to było, i wnosi to wszystko, tego Mareczka i to nas gdzie mieszkać i tam nie żałuj. Wtedy w ośrodku niestety nie udało mi się podjąć zatrudnienia, ponieważ tak jak już wspomniałam, sama wychowuje dzieci, czy tak. Wsparcia rodziny, no, cioci. To każdy też ale potem po przejściu do domu samotnie nogi mają ości, tak, bo to są ryby, one już teraz ewoluują z różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacją. Jestem w trakcie szkolenia na oczywiście, to starszych. Się najszybciej gotuje nawet. Radzę sobie nie najgorzej i właśnie w tej chwili koleżanki z ośrodka na Chłodnej siedzą z moimi pociechami, więc jakoś to się tak jasno układa. To żeby mama mogła przyjść do studia. Tak. Pani Moniko, proszę nam powiedzieć o swoich motywacjach, bo przecież nie, na co dzień jak gdyby nie spotyka się tak często, że kobiety wybierają właśnie pracę w takich ośrodkach, bo jest to dla mnie, patrząc z mojego punktu widzenia, jakiś stres, kiedy wybiera się taki właśnie sposób Ale słuchaj, jak on tak chciał, no to jest według jego chcenia.